Dzień dobry. Jakie zmiany, panie trenerze? No serio, takich zrobimy zmian, mamy 7 zmian, wykorzystamy wszystkie. Że mamy 3 na zmianę. Kilka słów na gorąco po meczu. Na pewno stworzyliśmy razem z KS-em wspaniałe widowisko dla kibiców. Było dużo bramek, było dużo sytuacji podbramkowych. Wygrał KS Lublin, niekoniecznie zasłużenie, ale gratulujemy i życzymy powodzenia w następnym meczu. Dziękuję.